studia na Politechnice Wrocławskiej i chyba ten magnes lwowski zadziałał. W którym roku? W 51 kończył. Skończył. Tak. Wtedy były jednolite studia magisterskie. To 47, czyli... Wydział jeszcze matematyki, fizyki, chemii, oddział chemii. Już wiem. 49, bo w 51 był asystentem pana profesora Romera już na trzecim roku. Tak, tak, tak. Czyli studia skończył w 52 roku, tak należy na to patrzeć. No i od razu podjął pracę w zakładzie i przez ten zakład przewijało się wielu ludzi. No, choćby Janka Flis, która się urodziła już po wojnie, świętej pamięci Janka Flis, ale korzenie miała właśnie wschodnie, prawda? No wy też, prawda? Wszyscy ciągnęli na fototechnikę właśnie głównie z tego powodu, że była obsadzona przez ludzi z dawnej Małopolski wschodniej. Ale już pani dali tir. Tam był ten mechanik, pan Lucjusz. Lucjusz Engel, ale to jest inna historia Lucjusza. Lucjusz pochodzi z Pruszkowa, żyje, ma 96 lat obecnie. Jest w domu opieki społecznej. Lucjusz się znalazł we Wrocławiu w Festung Breslau po łapance, po powstaniu warszawskim. Został przywieziony tutaj do Wrocławia na roboty. Tutaj przeżył Festung Breslau. Tutaj budował lotnisko, między innymi na Placu Grunwaldzkim. Opowiedział mi całą historię i szereg innych historii, dlaczego jest takie wgniecenie na moście Grunwaldzkim od strony Wybrzeża Wyspińskiego, gdzie jest Studium Języków Obcych, gdzie jest Kościół. Tam można zobaczyć na tych blachach takie wgniecenia. Właśnie Lucjusz pracował przy tym. Tam projekt był taki, żeby zdjąć taśmy nośne z mostu Grunwaldzkiego, zatem trzeba było podeprzeć most Grunwaldzki i była taka technologia, że wpływano załadowanymi barkami pod most, wiązano te barki linami i dziurawiono po to, żeby je zatopić. Na barkach były bale drewniane i w ten sposób jedna nad drugą chciano podpierać ten most Grunwaldzki. Za wcześnie nie odcięto linę, a zaczęto zatapiać barkę, no i stąd to wgniecenie, taka historia. Teraz, a propos barki, teraz z dzieciństwa pamiętam, pierwszy raz nurka widziałem właśnie pod mostem Grunwaldzkim. Oni schodzili pod wodę, żeby te barki uszczelnić, żeby je można było podejść i odpolować. No tego ja już nie powiem. Początek lat 50. Lucjusz nie napisał takiej książki. Jest chyba jedynym już żyjącym weteranem Festung Breslau. Przeżył całą tą gehennę. Miał wyjątkowe szczęście, kiedy mieszkał z Francuzami w szkole, obecnej szkole podstawowej, która jest za galerią grunwaldzką. Tam z tyłu taka czerwona cegła, nie wiem jak się ta ulica nazywa. Tam wyszedł na podwórko coś załatwić, a w tym czasie wpadła bomba do tego pokoju i wszyscy zginęli. Lucjusz wszystko stracił, co miał. Także po jakimś tam czasie, niedawno, z 5 lat temu, tego Lucjusza odwoziliśmy po wszystkich miejscach, gdzie on mieszkał w czasie tego okresu oblężenia Wrocławia. No to jak sobie tam przypominał tę sytuację w tej szkole, to był rzeczywiście cały wstrząśnięty. Ale wielokrotnie namawiałem różnych ludzi, żeby z Lucjuszem właśnie zrobić takie wywiady. Próbował to zrobić Eugeniusz Romer, czyli prawnuk Romera, już nie wiadomo którego, bo Eugeniusz Romer, geograf polski, ojciec Witolda. Ojciec Witolda, który miał dwóch synów, Jana i nie wiem, Jan miał córkę i syna, tak? I syn tej córki to jest Eugeniusz Romer, który pracuje w telewizji Trwa. Proszę? W Instytucie Elektrotechniki na Kłyskowie. Tak, tak, ale to ja mam. Tak, tak. I teraz ten młody człowiek pracuje w telewizji Trwam i podjął się jakiegoś tam realizacji jakiegoś filmu.